A co jeśli powiem ci, że siedząc z przyjaciółmi w ciemnym, dusznym pokoju nad stertą kartek, walcząc z wymyślonymi potworami i przeżywając wymyślone historie, możesz uratować sobie życie? Wyobraź sobie, jesteś podróżnikiem w świecie fantasy. Masz miecz, odrobinę złota, dzielną grupę śmiałków i cały czas tego wyimaginowanego świata do przehulania. Jest noc, dojeżdżacie do warowni. Budynek, który pierwotnie miał być zamieszkały, wygląda na opuszczony. Nigdzie nie widać światła i oznak życia. Jesteście zmęczeni po długiej podróży. Do tego wyczuwasz w kościach, że coś złego czai się w tych murach. To nie będzie przyjemny wieczór. Co robisz? No właśnie, co robisz? Początek zdaje się prostym wprowadzeniem do dowolnej książki, serialu czy filmu fantasy klasy B. Można spodziewać się, że będzie walka, trochę akcji, dużo wysiłku, na końcu może spotkać naszych podróżników nagroda. Chyba, że oni postanowią ominąć ruiny szerokim łukiem. Cała magia gier fabularnych opiera się na możliwości wyboru. Zamiast być prowadzonym za rączkę przez autora czy narratora, sami tę fabułę kreujemy. Gramy w interaktywnym filmie, a konsekwencje wyboru graczy są opisywane przez prowadzącego, zwanego mistrzem gry. Czym są więc gry fabularne? To zespołowa zabawa, w której gracze wcielają się w wymyślone postaci w świecie wyobraźni. Natomiast prowadzący, zwany właśnie mistrzem gry, opisuje wszystkie postaci tła. Gra ta wymaga jedynie kartek do robienia notatek i podręczników z zasadami, natomiast cała rozgrywka opiera się na dialogu i opowiadania dalszej części historii poprzez poszczególne osoby. Na przykład, gdy nasi śmiałkowie zawędrują do tej warowni z samego początku historii, fragment może wyglądać następująco. Mistrz mówi: ktoś opuścił to miejsce w ogromnym pośpiechu, gubiąc przedmioty codziennego użytku. Znajdujecie na podjeździe oprócz śladów kopyt, ślady krwi. Ktoś walczył tuż pod bramą do warowni. Dostrzegacie w mroku, że wrota są lekko uchylone. Co więcej, uchylają się coraz mocniej. W bladym świetle księżyca staje na wjeździe do warowni potężny jeździec, ubrany w połyskującą zbroję, uzbrojony w miecz. Rusza na was z szarżą. Na pewno nie ma pokojowych zamiarów. Co robicie? Gracz 1. Wyciągam miecz. Będę się bronił przed szarżą. Gracz 2. Cofam się z linii szarży i wyciągam łuk. Będę celował i strzelał. Gracz 3. Uciekam do krzaków. Mistrz gry jako narrator opisuje świat przedstawiony i wciela się w bohaterów tła. Pozostali gracze wcielają się w głównych bohaterów historii, którzy, jak w dowolnej historii, stawiają sobie ambitne cele lub też los stawia ich w sytuacji trudnych wyborów. Wszystko to spięte jest z mechaniką opisaną w podręcznikach zasad. Dzięki temu unika się sytuacji spornych. Dla uproszczenia, gdy dzieci bawią się w policjantów i złodziei, również w wyimaginowaną grę w odgrywanie ról, tak zwane role-playing game, często kłócą się o to, kto kogo postrzelił, kto nie żyje, kto żyje, kto jest złapany itd. Dzięki mechanice, która jest wyrażona w rzutach kośćmi, unikamy tego typu sporów i skupiamy się na przeżyciach. Jak więc gry fabularne, zwane również papierowe RPG role-playing games, mogą uratować ci życie? Czy aby nie przesadzam i nie jest to tylko ambitna forma rozrywki? Zacznijmy od nieprzeciętnej idei, jaka idzie za grami fabularnymi. A jest to: w świecie wyobraźni, opowiadając historię, symulujesz rzeczywistość. Można tę ideę podzielić na trzy części. Pierwsza, symulacja jako trening zespołowy. Druga, storytelling i umiejętności szybkiego działania. Trzeci, nauka umiejętności miękkich. Wiele czasu poświęcam na tym kanale właśnie umiejętnościom myślenia i umiejętnościom miękkim, takim jak przemawianie, przełamywanie społecznych strachów, zrozumienia sposobu myślenia, motywowanie się do działania. Każda z tych dziedzin może zostać ujęta zarówno w formie formalnego szkolenia, jak i realnej sytuacji. Widzisz analogię? W grach fabularnych symulujemy pewne rzeczywiste sytuacje. Zwykle te sytuacje, jak w dobrej historii, są konfliktowe. Gdy jest to konflikt fizyczny, po prostu się bawimy. Gdy jednak jest to konflikt o naturze obyczajowej, znajdujemy się w przestrzeni całej gamy ciekawych rozwiązań. Co jest skuteczniejsze? Kłótnia? Negocjacje? A jeśli tak, to w jaki sposób? A może uniknięcie konfrontacji? Co więcej, ćwiczymy w całej drużynie, tak więc najczęściej musimy kooperować, by osiągnąć strategiczny cel. Fiasko na typowym szkoleniu ma cię nauczyć czegoś i jest ewaluowany przez trenera. Fiasko w grze kończy się źle dla całego zespołu i dostarcza wielu, często bardzo realnych i mocnych emocji.
W grach ćwiczymy umiejętności strategicznego myślenia, planowania i rozwiązywania konfliktów. Storytelling i umiejętności szybkiego działania to umiejętność odnalezienia się w nowej, nieznanej sytuacji. Każda historia ma swój rodzaj narracji. Rozumienie jej, umiejętność szybkiej reakcji na nietypową sytuację, reakcji, która będzie zgodna z duchem opowieści, to w życiu bardzo przydatna umiejętność. Życie przyniesie ci setki, jeśli nie tysiące nietypowych, nowych pytań umieszczonych w jakimś kontekście i w jakiejś narracji. Rozumienie kontekstu historii, wpisanie się w narrację chwili, umiejętność przybrania pewnej roli jest bardzo pomocna w życiu. A w życiu, nie oszukujmy się, ale przyjmujemy dziesiątki roli. Nauka umiejętności miękkich to wszystkie powyższe cechy zebrane w całość. Opisywanie działań w sposób prosty i zrozumiały, umiejętność negocjacji, rozwiązywanie konfliktów, budowanie napięcia czy humoru. Wymieniłem trzy główne zalety płynące z idei gier fabularnych. Są to jednak zalety, które sam zrozumiałem dopiero po latach. Każda z tych rzeczy wywarła ogromne piętno na moim dorosłym życiu. Jak szybko reaguję, jak opowiadam historię, czy, jak kto woli, sprzedaję swój produkt. Jak radzę sobie z konfliktami, jak wyjaśniam złożone rzeczy w sposób możliwie czytelny i zrozumiały. Te animacje są niejako pokłosiem mojego doświadczenia w grach fabularnych. Gry fabularne to może być tylko rozrywka i ucieczka od codziennych trosk. Mimo to gry te mogą być czymś więcej. W końcu uczymy się przez zabawę, w gronie przyjaciół, w sposób najbardziej pierwotny na naszej ludzkiej natury, opowiadając historię. Co więcej, próg wejścia w tę rozrywkę jest bardzo niski. Podręczniki są stosunkowo tanie i mogą dostarczyć lata kreatywnych spotkań z przyjaciółmi, czego Tobie serdecznie życzę. Dzięki za Twoją uwagę, mam nadzieję, że podobał Ci się ten temat i kiedyś sięgniesz po gry fabularne, a w międzyczasie, jeśli Ci się podobało, zostaw lajka, skomentuj, no i do zobaczenia w kolejnej niezwykłej idei.